wszystko, by na nie odpowiedzieć. Ale poza tym... Tak, jesteś zdana na siebie. Czadowo, nie ma co. Raczej niezbyt. Niewiele ostatnio było pożarów. Jeśli pozwolisz, wrócę teraz do mych pism. Dziękuję, że wysłuchałaś kogoś takiego jak ja i moich długich opowieści. Nie, to ja dziękuję. Wszystko zaczyna mieć teraz jakiś sens. Dobrze to słyszeć. Przyjdź do mnie ponownie, jeśli będziesz miała jakieś pytania. Tak, to jesteśmy zdani na siebie. O cholera. Co tam? Tatka jakaś, nie? Dobra, Brian Westhouse. Właśnie usłyszałam opowieść o równowadze tego od Westrum Tobiasa i pomyślałam, że powinnam to spisać. Póki jeszcze cokolwiek pamiętam, aha. No już, już. Dobra, to sobie zatrzymaj to, dobra. Dobra, później przeczytam. Dobra, już spokój, już. Jeden z tych smoków założył ruch religii, który nazwał Radą Kapłanów albo Ojców. Ojej. Może tego. Dobra, to następna. Dobra. Już, już. Hej. Hej, co tu jest? Hej, iluzjo? Robię takie rzeczy, cokolwiek przed śniadaniem. Aha. Dobra. Ja też przeczytam, dobra. Już, spokój. Jezus. Czy znasz człowieka o nazwisku Brian Westhouse? Westhouse? Ten stary kozioł? Tak, niestety. Czego od niego chcesz? Muszę go znaleźć. Nie wiem, gdzie mieszka. Słyszałem, że gdzieś na obrzeżach miasta, nad morzem. Ale nie wiem nic więcej. No to już wiadomo, kto wie za Cortezie, znaczy ty, o tym Westhouse, dobra. Co wiesz o Cortezie? O Cortezie? A cóż on ci powiedział o sobie? Niewiele, w sumie to nic. Stanowi dla mnie całkowitą tajemnicę. Aby dowiedzieć się czegoś o kimś, najlepiej zapytać jego samego. Nie mogę oświecić cię w tej sprawie. Dobra, czyli co, idziemy do ten. Czy mogłabym ci zadać parę pytań na temat Arkadii? Postaram się odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania, April. Jaka jest Markuria? Mieszkam w tym mieście całe moje życie i wciąż nie mogę się nadziwić, jakie to wspaniałe miejsce. Wielu nazywa Markurię klejnotem północnych krain i mają rację, ale to nieoszlifowany diament. Tak duże miasto musi mieć jakieś wady. Zawsze są jakieś cienie i ludzie, którzy się w nich kryją. Ostatnio cienie stały się mroczniejsze, a ja boję się przyszłości. Ale i tak, Markuria to wspaniałe.
Ten sam krainy północy, aha. Co nie wydaje mi się zdążyć? Nie. Czym są krainy północy? Nocne krainy to wspólna nazwa wszystkich ziem na północ od Wielkiego Morza, a na południe od granicznych gór. Znajduje się tutaj Aelit, Tairen, Korasan. Jednak dawniej północnymi krainami nazywano cały ten kontynent, łącznie z ziemiami na północ od gór i jeszcze odleglejszymi lodowymi pustkowiami. Niektórzy nadal wolą tak traktować te nazwy. A dla ludzi z południowych krain, każdy, kto pochodzi zza Wielkiego Morza, to mieszkaniec północnych krain. Opowiedz mi też o Airi. Znaczy zarówno zjednoczenie, jak i zmontowanie w najwyższym języku. Wielu ciągle nazywa Airit zjednoczoną krainą, choć minęło już półtora wieku od czasu, gdy krainy północy zawarły sojusz. Airit rozciąga się od równin Nebra na północy, po Wielkie Morze na południe. Na zachodzie graniczy z Tyren, a na wschodzie mamy ogromną puszczę. Zamieszkują tu ludzie oraz Dolmar, Tyrenowie, kilka innych raz. Podobno nawet plemię Wenarów ma w Riverwood swój pierścień drzew, ale nie jestem pewien, czy to nie legenda. Aha, dobra, czyli jak powiedziałeś o Airit i o Mercury, co jeszcze? No, Arkadii, co powiedziałeś? Co możesz mi powiedzieć o Mercury? Markuria jest stolicą Airit, zjednoczonej krainy. Leży na południowym wybrzeżu północnych krain, w połowie drogi między Tailem i Korasan. Między Szczękokłapem a Tratobestią, można by powiedzieć. Między żarem a płomieniem. Ale od tysiąca lat mamy tu pokój i demokrację. I chociaż stosunki z naszym tyreńskim sąsiadem są napięte, wierzę w dyplomatyczny kunszt członków Najwyższej Rady. Ale od Igwandelan to sprawiedliwy i stanowczy główny radca Airedan. Dobra, to chyba było, nie? Akadicy. Powiedz mi o Arkadii. To tak rozległy temat, że nie wiem od czego zacząć. Byłoby lepiej, gdybyś spytała o to kogoś innego. Chyba że chcesz dowiedzieć się czegoś o błotoskoczkach. Błotoskoczki? Moja skryta pasja. Badam je. To wyjątkowo fascynujący gatunek. W rzeczy samej wyjątkowo fascynujący. Ale nie jestem szczególnie biegły w zawiłościach historii. Przykro mi. Dzięki za informację. Cieszę się, że mogłem ci pomóc. Aha, dobra. Dobra. Zobaczymy się później. Tak, skoro ty to mówisz, to musi być prawda. Czekam, napisy mi to włącz. Można zaświrować bez tych napisów. Dobra, ta zasadka. Dobra. Nie. Dobra, bo tam idziemy. Musimy. To teraz znowu. Do kolesia, który sprzedaje mapy. Tak, trzeba się tam dowiedzieć, gdzie mieszka. No teraz tu trzeba pokazać. To ma swoje. Mapy! Arenów prosto spod
słonecznego jeźdźca. Mapy! Kupujcie mapy! Czy mogę pana o coś zapytać? Tak, mapy! Dziękuję za pomoc. Mapy! Do widzenia. Mapy, sprzedaję nowiutkie mapy. Przykupnie dwóch, druga za pół ceny. Mówią, mówią, tak, tak. To ja nic nie wiem. Co powiesz na grę, kubki? To nie za kubki. Dzięki, ale nie skorzystam. Jak tam chcesz, ale z takim nastawieniem nigdy nie będziesz miała pieniędzy w kieszeni. Sama sam się poradzić. Tak ci nie pomoże. Może iść do miasta. Co to jest? Co to za piekielne zwierzę? Dobra, los na miasto w końcu. A jak nie to się zgubimy? Bramę miasta może. Może tam. Wow. A tu jest ostrzegając jakiś. To na pewno strażnicy miejscy. Wyglądają o wiele bardziej bezwzględnie niż gminiarze z Newport. Chociaż nie mają egzoszkieletu. Co to jakieś sadzonki? Dobra, sprawdzam się tu. Ten gościu sprzedaje instrumenty muzyczne. W większości z nich nie potrafię rozpoznać, ale ma tam jakiś bęben, coś przypominającego gitarę i kilka króliczych szkieletów. Fuj! Nie potrzebuję teraz żadnego instrumentu. Chociaż na wszelki muzyczny wypadek nie zaszkodzi wiedzieć, gdzie je można kupić. Co teraz? Sprzedawca ryb? Ta kobieta sprzedaje świeże ryby. Nigdy takich nie widziałam, ale są mokre i mają płetwy. Jest to pewnie ryby. Ta kobieta sprzedaje świeże ryby. Co teraz dzieje? Dalej możemy iść czy nie? Możemy, dobra. Człowiek sprzedaje homary, kraby, węgorze i... A niech to. Co to jest to fioletowe? Nie wygląda zbyt apetycznie. No, co dalej? Ten człowiek sprzedaje różne skorupiaki i inne... przysmaki. Doki. W moim świecie. Może tam przejść. O, cholera. Niebieski ogień. To musi być propan albo magia. Pewnie jednak to drugie. No to ja mam to. O, to się zaczyna. Najdłuższa przygoda, tak, odcinek, nie wiem, który tam,
Tak, z tej strony emiplayer.pl. Witajcie w nowym odcinku, na dłuższej podróży, tak. Pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, jeśli się podoba odcinek. I zostawcie komentarz, łapkę w górę. No i tak dalej. Dobra, to jest to. Gdzie ty biegniesz się, pytam? O! To się siedzi. Kim ty, panie, jesteś? Stary człowiek i... ocean? Wygląda na to, że życie spędzone na morzu odcisnęło na nim.